jak to jest przewodniczyć takiej drużynie? Na razie nikt nie wie, co ma robić, jak robić. Nasz trener gdzieś samochód podobno naprawia, więc nie wiemy, jak mamy grać, gdzie, na jakiej pozycji. Także na pewno będzie ciekawie, będzie wesoło. Będzie bardzo na pewno wesoło. Rozkładamy skład, mam bardzo silną drużynę. Myślę, że sportowcy nie mają najmniejszych szans. Przywiozłem tutaj dzisiaj swój samochód rajdowy. Co prawda już z nim nie startuję, ale zdobyłem 3 tytuły Mistrza Polski. Jestem trochę sentymentalnie związany z tym miejscem, z Rybnikiem, ponieważ on był zarejestrowany właśnie tutaj, w Rybniku. Podział na artystów kontra sportowców. Myślę, że to był mały błąd. Nawet sobie kupiłam te nowe, zupełnie nówka, nieśmiane. Masz korki. Korki z założeniem, że po prostu za rok też tu przyjeżdżam. Oni się was boją. To dobrze. Mają czego? No tak jak, no, tak by to by się nie bali chyba. Z piłką nożną to było tak, ja byłem bardzo szybki od dzieciństwa, ja byłem zawsze szybszy niż piłka, że ja próbowałem biec, ile sił w nogach z tą piłką, piłka zostawała z tyłu, ja biegłem do przodu, mówię, muszę coś z tym zrobić. Co było? Resztę dalej już wiemy, zostałem lekkoatletą, zająłem się już tylko bieganiem. Jak forma, chłopaki? Jeżeli mi wyjdzie to, co wyszło mi w FIFA, klękajcie narody. Włożyliśmy sobie trójkąt, R1, trójkąt i kółeczkę i go. Macie taką przeszłość piłkarską? Wiem, bo widziałam. Różne przeszłości. Kryminalną, piłkarską. Tak, mamy piłkarską, graliśmy kiedyś w zespole Radia 90, był taki zespół. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony znajomością rzemiosła futbolowego przez moich kolegów i koleżanki z drużyny, ale powiem tak, że niestety chyba jesteśmy lepsi w piłkę nożną teoretycznie niż praktycznie. Cóż z tego, że potrafimy się umówić, jak będziemy grali, skoro później boisko, zielona murawa, ten wielki prostokąt weryfikuje te nasze umiejętności. To jest taka impreza, że my sami dopłacamy do tego, żeby się tutaj zjawić. Ktoś z czegoś zrezygnował, ktoś wydał pieniądze, własne pieniądze, żeby tutaj przyjechać, bo łączy nas poczucie odpowiedzialności, że należy się bawić i jednocześnie w ten sposób pomóc. Dlatego chwała chłopakom za zorganizowanie letniej edycji kosmicznego meczu. No bo pan już to weteran. Mam już swoje lata, dziękuję za tą aluzję. No muszę tą bułkę z bananem zapytać, czy to wciąż podstawa diety. No dzisiaj nie było, no. Ha ha ha.